Witam cię bardzo serdecznie w kolejnym wideo. Miłość czy naprawdę kochasz? Ostrzegam, że będzie ostro, więc jak jesteś wrażliwą osobą, to weź sobie chusteczki, bo mogą ci się przydać. Co to jest miłość? To jest w ogóle pytanie, na które filozofowie szukają odpowiedzi od tysiącleci i dalej. Nikt tego nie określił w taki jednoznaczny sposób, a to dlatego, że każdy z nas ma swoją definicję. I to jest ok. Tylko problem jest tego typu, kiedy ta definicja przeszkadza ci w prawdziwej miłości. No ale jak to, Kornel? Jak prawdziwej? To może być też miłość fałszywa albo taka papierowa. Może być i dzisiaj chcecie przed tym przestrzec, bo niestety. Takie rozumienie miłości ma bardzo duża część społeczeństwa. Więc miłość to na pewno nie są filmy pornograficzne. Pozdrawiam tutaj wszystkich panów, którzy nie mają 18 lat, a oglądają takie filmy. To też nie jest szybki seks w klubowej toalecie. Małżeństwo to też nie jest miłość, co jest bardzo ciekawe, bo wiele osób właśnie tak uważa. A później pary przychodzą do mnie na konsultacje i czasem tygodniami. Pracujemy nad tym, żeby ich związek był lepszy. Oni uwierzyli, że wystarczy papier i związek się sam zrobi. Niestety w życiu rzeczy się nie robią same, trzeba nad tym pracować. Miłość to też nie są romantyczne piosenki artystów naćpanych kokainą, więc jak takich słuchasz, to proponuję, żebyś przestał. Oczywiście to jest twoja decyzja. W mojej opinii. Możesz się z tym nie zgadzać, ale miłość to głębokie, głęboko zakorzenione poczucie w tobie, że jesteś jednością z całym światem i po prostu chcesz dla innych jak najlepiej. I ja zdaję sobie sprawę, że to brzmi filozoficznie, to brzmi tak górnolotnie, natomiast tłumacząc to w najprostszy sposób, im bardziej kochasz samego siebie, tym więcej jesteś w stanie dać drugiej osobie. Więc teraz pojawia się paradoks. Ty chcesz pewnie szczęśliwego związku, inaczej byś mnie nie oglądał. Albo jesteś singlem i jeszcze może nie chcesz szczęśliwego związku, ale generalnie potrzebujesz płci przeciwnej, bo uważasz, że to da Ci szczęście. To też jest okej. Okay. I teraz, jeżeli Ty siebie samego nie pokochasz szczerą, prawdziwą miłością, no to mamy marne szanse na udaną relację z drugim człowiekiem. Prace w relacjach damsko-męskich i nie tylko zawsze zaczynasz od samego siebie. No, i tutaj też tak napisałem żartobliwie, to sobie później przeczytasz, jeżeli będziesz chciał. Artykuł jest dostępny pod tym wideo, więc możesz sobie go też przeczytać. No i teraz, czym naprawdę jest miłość? Od razu mówię, że szkoła, kościół, studia i prawdopodobnie twoje rodzice, prawdopodobnie, nie mówię, że na pewno, nic o miłości nie wiedzą. Jakby sorry, żyjemy w Polsce, jestem trenerem już 8 lat i trochę już przypadków na. Konsultacjach indywidualnych bądź na warsztatach miałem, więc generalnie ludzie mają totalnie błędny obraz miłości. Dlaczego tak jest? Już ci mówię, oglądasz komedie romantyczne na pewno, i tam masz taką miłość, że jeżeli dwóch ludzi, dwójka osób, kobieta i mężczyzna są ze sobą, to są szczęśliwi, a jak nie są ze sobą. To już są nieszczęśliwi i teraz pytanie, dlaczego. No bo Kornel, no bo y, rozstali się i w ogóle było tak emocjonalnie i y, no dlatego. No widzisz, a co by było, gdybym ja ci teraz powiedział, że ty możesz się rozstać z drugą osobą, życzyć jej jak najlepiej, życzyć jej wszystkiego dobrego i podziękować za wspólnie spędzony czas? Szaleństwo? Być może tak, bo tak robi niewielki procent społeczeństwa. I zdecydowana większość to są moi klienci. Więc jeżeli nie chcesz, by miłość Ci raniła, jeżeli chcesz, żeby przestała Cię ranić, to może warto zastanowić się, dlaczego moi klienci akurat mają takie podejście. Moi klienci mają takie podejście, dlatego, że ja ich tego nauczyłem, a nauczyłem ich dlatego, że sam takie podejście mam od wielu lat. Generalnie tutaj się wesprę słowami pana Antony de Melo, polecam Ci tego. Tego pana poczytaj sobie, bardzo fajnie pisze o niektórych rzeczach. I pan Antony de Mello pisze, że mówi się, że miłość jest ślepa. Tak, przeczytam ci dzisiaj cały cytat, będę twoim osobistym lektorem. Wierzcie mi, to zupełne kłamstwo. Nie ma niczego bardziej widzącego niż prawdziwa miłość. Niczego. Jest ona czymś najwyraźniej widzącym pod słońcem. Poświęcenie jest ślepe, przywiązanie jest ślepe, pożądanie jest ślepe, ale nieprawdziwa miłość. Nie popełnij błędu i nie nazywaj tych uczuć miłością. Wczoraj wideo się nie pojawiło, bo dzisiaj mamy czwartek, kiedy to nagrywam, a wideo jest zawsze w środę i w niedzielę, bo miałem dobry powód. Generalnie ten artykuł napisałem w roku 2017. Teraz jest aktualizacja po trzech latach aż. Troszeczkę go usprawniłem, troszeczkę zadbałem o to, żeby był bardziej przejrzysty i klarowny. Natomiast ten fragment. O, zgubiłem. Ten fragment pomógł moim znajomym naprawić swój związek. A byli już na granicy rozstania. 3 lata temu. 3 lata temu. I. Zarówno ona, jak i on, nie mogę tu podać imion Sory, bo anonimowość to jest rzecz, którą każdy powinien stosować. Natomiast zarówno ona, jak i on w prywatnej rozmowie powiedzieli mi, że przeczytali oboje artykuł, kiedy udostępniłem go na swoim Facebooku, i później zaczęli ze sobą rozmawiać o tym, dlaczego się rozstali. Jak zaczęli o tym rozmawiać, to nagle się okazało, że chcą dla siebie jak najlepiej. Więc jeżeli chcieli dla siebie jak najlepiej, to później znowu do siebie wrócili i dzisiaj dalej są w związku. Można, można. Słowa Antonego de Mello dają to, w co wierzę od dłuższego czasu, i zdaję sobie z tego sprawę, że to może być dla ciebie trudne, bo ciebie w domu rodzinnym pewnie nauczyli, że miłość to jest wtedy, jak e, czujesz podniecenie seksualne. Albo cię w szkole tak nauczyli na lekcji biologii, albo filmy pornograficzne cię tak nauczyły. Sorry, to niestety mija się z prawdą, to jest fałszywa miłość. Papierowa. Jeżeli chcesz prawdziwą miłość wykształcić do drugiego człowieka, to radzę ci troszeczkę zmienić sposób myślenia. I teraz ja też w przeszłości myślałem, że właśnie miłość to jest pożądanie, to jest mówienie 18 razy dziennie mojej kobiecie, kocham cię i tak dalej, i tak dalej. Ale później się okazało, że te rzeczy są ważne, jak najbardziej w każdym związku. Natomiast prawdziwa miłość polega na tym, że nawet jeżeli się rozstajecie, to jest ok. Okej, okay. boli cię, jasne. Boli cię, bo w końcu bliska ci osoba przestaje być aktywną częścią twojego życia, ale tak naprawdę dalej się kochacie. Po prostu nie jesteście do siebie dopasowani. Być może ona znajdzie szczęście z kimś innym, być może on znajdzie szczęście z kimś innym i to też jest odpowiedź na zarzuty, które są w moją stronę kierowane. Muszę to zaznaczyć, bo na moim blogu jest artykuł czy warto podrywać zajęte dziewczyny. Ja tam piszę Głównie do mężczyzn, że jeżeli jesteś mężczyzną i masz 100% pewności, że dasz tej zajęciej, zajętej dziewczynie, zajętej kobiecie więcej szczęścia niż jej aktualny partner, to możesz śmiało w to wchodzić. I to wywołało oburzenie. Ale jak to, kordel? Przecież małżeństwo, związek i tak dalej. Słuchaj, jedna rzecz to jest są formalności, druga rzecz to jest prawdziwe uczucie. Ty nawet nie wiesz, jak często przychodzą do mnie pary, które mają 5 lat stażu związkowego, 10 lat stażu związkowego, część z nich jest małżeństwami, i dopiero po współpracy ze mną zaczynają się naprawdę kochać. Więc jeżeli ktoś mi wmawia, że papier to jest miłość, idźmy dalej, dobra? Co my tu mamy? To jest to, o czym powiedziałem właściwie. Więc teraz. Celem takiego podejścia jest to, żebyś ty przestał cierpieć, bo miłość jest wyjątkowym uczuciem, wyśmienitym. Mogę tu w samych superlatywach to określać, natomiast jeżeli jej nie masz, to boli. Jeżeli jej nie masz, to boli. I jeżeli przeżyłeś w swoim życiu przynajmniej jedno rozstanie albo zdradę, doskonale wiesz, o czym mówię. A co by się stało, gdybyś ty zaczął inaczej interpretować emocje, które do ciebie przychodzą. Myślę, że byłoby dużo lepiej, ale żeby tak było, to musisz ciągle nad sobą pracować. To jest podstawa. Więc, mój drogi i moja droga, im dłużej będziesz traktował miłość jako pożądanie, słowne wyznania czy poświęcenie, tym dłużej będziesz nieszczęśliwy. A ja chcę, żebyś był szczęśliwy. Taki jest mój cel jako trenera relacji damsko-męskich. Generalnie, kiedyś, wszystkiego, kiedyś nadchodzi kres wszystkiego. Tak. Kres wszystkiego, a tu napisałem wszystkiego kres. <noise> Według teorii Roberta Sternberga, psychologa i, i generalnie terapeuty odnośnie par, ja bardzo wspieram jego teorię, bo, bo się po prostu z nią zgadzam i ona działa. Jeżeli ty w związku, jeżeli jesteś aktualnie w związku, nie masz żadnego poważniejszego zobowiązania. No to związek się rozpadnie, jeżeli nie macie dzieci albo nie macie kredytu. Na polskie realia oczywiście. Na Zachodzie wygląda to podobnie, chociaż nie tak samo. Więc zastanów się, czy ty jesteś teraz w związku z przyzwyczajenia, czy ty jesteś w związku dlatego, że naprawdę kochasz tę drugą osobę. I myślę, że to ćwiczenie będzie bardzo hardkorowe, natomiast sporo się w twoim życiu zmieni na lepsze. Ok, co my tutaj jeszcze mamy ważnego? Same ważne rzeczy. Teraz będzie kolejna kontrowersja. Zobacz, chodzi o to, żeby kochać wszystkich ludzi, którzy mieli, mają i będą mieli duży wkład w Twoje życie. Jeżeli ktoś mi mówi, że sam do czegoś w życiu doszedł, i tu już nieważne, czy to są relacje damsko-męskie, czy to jest biznes, czy to jest zarabianie pieniędzy, czy to są dobre relacje z rodziną, to ja się zawsze głośno śmieję. Nie ma czegoś takiego. Po prostu nie ma czegoś takiego, że sam coś zrobiłeś. Żebyś coś potrafił, ktoś musi Cię tego nauczyć. Nie ma innej opcji. Możesz się sam nauczyć, powiesz, kornel, ja jestem samoukiem. No spoko, ale jeżeli jesteś samoukiem, to też musisz skądś czerpać wiedzę. Ma to sens? Myślę, że tak. Jak ma, to zostaw łapę w górę. I komentarz poniżej, co o tym sądzisz. Pytanie moje do ciebie. Dlaczego tak się dzieje, że. Szczerze nienawidzisz osoby, którą kiedyś kochałeś. Bo dla mnie to już podchodzi troszeczkę pod zaburzenie psychiczne. I jak to jest, że emocje w Twoim ciele się tak szybko zmieniają? Jeżeli ktoś był częścią Twojego życia przez rok, dwa, trzy, dziesięć lat, czasem przez pół roku, to ta osoba miała na Ciebie wpływ na to, jak myślisz, na to, jak czujesz, na to, jak postrzegasz rzeczywistość. Więc podziękuj jej za to. Okej, okay, może po prostu ustaliliście, że lepiej będzie, kiedy będziecie osobno albo znajdziecie sobie innych partnerów, natomiast to nie zmienia faktu, że wasz związek was czegoś nauczył i proszę cię, żebyś o tym pamiętał. I, no, I teraz pytanie, jak to jest u Ciebie, Kornel? Jak to jest u Ciebie? Fani chcą zawsze dużo wiedzieć, jak to jest w moim związku. Albo jak było w moich poprzednich związkach. Ja celowo o tym nie mówię, bo jak zacznę mówić, to będę w telewizji na drugi dzień, a tego nie chcemy. Czy ja tego nie chcę generalnie, bo telewizja to jest... A, nie ma co o tym gadać. U mnie jest tak, że możesz zapytać dowolną partnerkę moją poprzednią, byłą tak zwaną. I ja nie jestem w stanie przewidzieć, co ona o mnie powie. Natomiast jestem w stanie przewidzieć, co ja powiem o niej. A ja powiem o niej, że była cudowną kobietą, tylko po prostu w pewnym momencie się nie zgraliśmy, więc poszliśmy osobnymi ścieżkami. Natomiast nie było takiej sytuacji, kiedy ja bym na swoją byłą partnerkę, którąkolwiek, mówił coś złego. Dlaczego tak się dzieje? No bo dalej się kochamy. Ja rozumiem, że to rozumienie miłości, które ja ci dzisiaj przedstawiam, może być takie kontrowersyjne. I jest, bo takie podejście ma mniejszość. I jeżeli Ty też chcesz mieć takie podejście, polecam, bo żyje się dużo lepiej, to musisz po prostu nad tym trochę popracować i wyrzucić sztuczne programy ze swojej głowy. No właśnie, a tutaj widzisz to, co mi czasem mówią. W mailach piszą właściwie czytelnicy bloga, albo widzowie na YouTube, na YouTube, albo czasem na konsultacjach ktoś powie ostrzej. No i zobacz, czy takie coś, co widzisz tutaj i tutaj, przypatrz się dokładnie, czy to świadczy o byłym partnerze tej osoby, czy właśnie o osobie, która mówi takie rzeczy. Pomyśl: to jest bardzo ważne. OK, cały artykuł, tak jak widzisz, nie czytam ci słowo w słowo, bo to nie jest kwestia, żebym miałem tu lektorem. Natomiast polecam, polecam sobie przeczytać cały, będziesz miał go pod spodem i od dzisiaj zacznij działać w ten sposób, o którym ja mówię od lat i który jest bardzo, bardzo skuteczny, nie tylko u mnie, że za każdym razem, jak wychodzisz z domu, nawet ci, którzy pracują w domu, wychodźcie z domu częściej, postaraj się. Być pomocny dla drugiego człowieka. To naprawdę nie muszą być jakieś wysublimowane rzeczy, czyli wpłacanie miliona na jakąś fundację. Wystarczy, że powiesz dzień dobry sąsiadowi. Albo pomożesz pani, która sprząta klatkę schodową, jeżeli mieszkasz w bloku, wnieść wiaderko na wyższe piętro. Bo może ma 70 lat, a Ty jesteś trochę młodszy, więc może warto pomagać. To jest zabawne, że ja mówię o takich rzeczach prostych, ale mam wrażenie, że zwłaszcza po pandemii i teraz podczas kryzysu troszeczkę zagubiliśmy pewne wartości życiowej zasady. Hmm? Ja, moi przyjaciele, moja rodzina mamy takie, ale nie zawsze tak było, bo ciągle pracujemy nad naszymi relacjami. Natomiast widzę coraz częściej, zwłaszcza w świecie internetu, Facebooków i tego innego szajsu, że te wartości zanikają, więc może warto byłoby coś z tym zrobić. A jak chcesz działać na szeroką skalę, tak jak ja, to udostępnij ten artykuł. To jest zero udostępnień, dlatego że wczoraj była aktualizacja i podejrzewam, że system mógł jeszcze tego nie zaaktualizować. Natomiast polecam bardzo serdecznie udostępnić go przynajmniej jeden, jednej bliskiej Ci osobie. Może to być udostępnienie tego Twojej partnerce, bądź partnerowi. A jak jesteś singlem, rzuć to po prostu na fejsa. A co tam? Niech Twoi znajomi czytają fajne rzeczy. Tyle ode mnie. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się już w najbliższą niedzielę. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, Kornel Tomicki. Trzymaj się. Cześć!